Film ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo obrazić a to że komentuje nie znaczy że go hejtuje. Siema z tej strony Robloxek, choć słyszy ci syntezator mowy to wciąż ten sam Robloxek, zmieniający komputer i muszący pracować na innych warunkach. Także ten film nie będzie arcydziełem kinematografii. Dzisiaj zobaczymy jedną z historii które podobno są prawdziwe ale nie są to jak z lifehackami które mają działać a nie działają. Cała firma produkująca to, powiedzmy, dzieło. Zarabia na reklamach umieszczanych w tym, powiedzmy, dziele. Hejka! Jestem Bożena. Na pewno? Bo w każdej wersji językowej nazywasz się inaczej. Fajnie, że w polskich filmach są polskie imiona, w włoskich włoskie, w niemieckich niemieckie. Ale skoro tak historie mają być prawdziwe, to które imię bohaterki jest prawdziwe? Pionela raczej Bożena. Rodzice zgisowali mnie, bo jestem rakiem. Na YouTubie. Powiedzieli mi, nie jesteś już naszą córką, więc nie możesz z nami mieszkać. Po prostu wyrzucili mnie z domu. Współczułby maresmok Fawelski ma większe szanse, że kiedyś istniał lub istnieje niż ona i jej historia. Jak do tego doszło? Czym sobie na to zasłużyłam? To ja powinienem o to spytać. Zacznę od tego, że moi rodzice są... Niech zgadnę, duchami. Super dziwni. Nie przesadzam. Czy na swoim kanale na YouTube też to mówiłaś? Kuchnie zamykali o 20. Dosłownie zamykali, tak jak sklep. Po pierwsze, ta kuchnia zamyka się sama, a po drugie, sklepu się nie zabija deskami. Równo o 20. Tata zamykał drzwi i zabierał ze sobą klucz. Wygląda, jakby te drzwi obsikiwał. Nie gram w gry wideo. Mamy kolejny dowód na to, że ta historia nie jest prawdziwa. Więc kolejna zasada była skierowana głównie do mojego brata Krystiana. Nie wolno mu było grać w Pokémony. Wiecie czemu? Co to kurka milionerzy? Ja już wiem, bo widziałem ten film wcześniej. To wszystko przez ewolucję, zresztą zobaczcie sami. Nasi rodzice są bardzo religijni, a tata gdzieś przeczytał, że pokemony ewoluują. Jego religia nie uznaje ewolucji. Jaka religia? Jego religia. Jego religia? On ma swoją własną religię, może zamykanie kuchni to jakiś rytuał sekty jej rodziców. Pomyślał, że ewolucja pokemonów przekonuje do teorii ewolucji. Więc bratu nie wolno było w nie grać. Bożena miała rację mówiąc, że jej rodzice są dziwni, ale nie sądzę, żeby to było takie super. O super dziwni, a ze względu na przekonania mamy, nie wolno nam było oglądać ani czytać Harry'ego Pottera. Niech zgadnę. Znowu. Bo magia tak? Według niej promowałem magię. A skoro praktyki magiczne uznaje się za grzech, musieliśmy zapomnieć o Harry Potterze. Harry Potter i wkurzona matka z pewnością stałby się hitem, albo chociaż dobre byłyby z nim memy. To tylko dwie z wielu rzeczy, których nie wolno nam było. Posłuchajcie o idiotycznych karach, które nam dawali, a przekonacie się, że naprawdę są dziwni. Ta klatka też jest dziwna, bo ja się zbyt na lewo. Pewnego razu brat zapomniał spuścić wody w toalecie. W skrócie to musiał za kary potem sięgapić na tą kupę przez ponad pół godziny. Brzmi głupio. Faktycznie idiotyczna kara. Tego samego dnia po południu Krystian wyznał mi: Teraz wszędzie widzę kupę. Kara idiotyczna, ale skuteczna. Gdy się z tego śmiałam. A większości z was pewnie dalej się z tego śmieje. No no, no, no! Oprócz dziwnych kar, mieliśmy też kary surowe. Wydawanie dziwnych dźwięków to raczej dziwna kara, a nie surowa. Normalni rodzice mówią dzieciom, nie wyjdziesz dzisiaj ze swojego pokoju, a wasi są nienormalni wiem. A u nas mówiono, nie zejdziesz dziś z jabłonki. Przynajmniej mieli kontakt z naturą. A wiecie, co jest najsmutniejsze? Dorastając w takim domu, myślisz, że to normalne. Myślisz, że takie rzeczy dzieją się w każdym domu. Odchodząc od tematu, te dźwięki wywołują dreszcze. Myślisz, że takie rzeczy dzieją się w każdym domu. Kiedy Bożena miała około 13 lat, odkryła, że jej życie nie jest normalne i zaczęła się kłócić z rodzicami. Myśleli, że się stawiam, bo stałam się nastolatką. A ja ciągle im mówiłam, że nie są normalni. No, gratuluję. Czułam się jak wulkan, który zaraz wybuchnie. Prędzej żegnie. To było nieuniknione. Musiałam dać upust lawie, która się we mnie zbierała. W przeciwnym wypadku to by mnie zżarło. No co, nie wiedziałem co powiedzieć, to skręciłem. W tamtym okresie zdałam sobie sprawę, że mówienie o tym działa jak terapia. A ja poznałem właśnie parę ciekawych funkcji tego programu, w którym montuję. Po rozmowach z przyjaciółmi było mi lepiej, ale o niektórych rzeczach nie mogłam im powiedzieć. Przeżyłam tak okropne rzeczy, że bałam się, że będą na mnie krzywo patrzeć, nawet jeśli nie były one moją winą. Troszeczkę nie poniosło. Wiem wiem, ja się bawię wy w tym czasie czekacie na odcinek, ale zdaje się, że teraz przeróbki będą lepsze. Rozwiązanie miałam tuż przed nosem. Zdecydowałam się założyć kanał na YouTubie. Postanowiłam nie pokazywać twarzy, ani nikomu o tym nie mówić, nawet bratu. W ten sposób mogłam o wszystkim opowiadać anonimowo. Co mogłoby pójść nie tak? Jak myślicie? Normalnie mózgiem heche. Jak nakręciłam pierwszy filmik? A siedząc na dachu, B siedząc na jabłonce, C stojąc na dachu, D stojąc na jabłonce, macie 5 sekund na odpowiedź. Siedząc na jabłonce, ustawiłam kamerę w telefonie w ten sposób, by pokazywała tylko jabłka. Wcisnęła podcisz. Zaczęłam mówić o tym, jaką rolę jabłonka pełni w moim życiu. Wyrzuciłam z siebie wszystko. Ja nie mogę się doczekać, aż wyrzucę do kosza i usunę te nagrania dźwiękowe, które teraz kontują zamiast mojego prawdziwego głosu. To dziwne, ale nie płakałam, po prostu mówiłam. A potem wrzuciłam ten półtora godzinny, Że w... rzeco. Półtora godzinny przeciążona mówiła. Jaką rolę jabłonka pełni w moim życiu? A nie prowadziła program przyrodniczy. Film na YouTube a i nazwałam go „Dziewczyna na drzewie”. Może nazwa ciekawa ale oryginalna i w dodatku bez clickbaitu. Tamtej nocy poczułam się zrelaksowana i spałam jak dziecko. Pewnie dlatego, że nie ukończyła osiemnastego roku życia. Brzmiący we mnie wulkan znalazł ujście. W kolejnym skrócie nie zaczęły rosnąć wyświetlenia i dostała dwa komentarze. W jednym jakiś hejter wcale nie ja pisał, że niezbyt wierzył Bożenie. Drugim ktoś napisał, żeby pokazała twarz. Ogólnie protagonistce dobrze szły wyświetlenia i suby. Ja na swój pierwszy komentarz czekałem kilka miesięcy, ale nie miałem wtedy widzów takich jak ty. Pamiętaj, że ten kanał rozwija się dzięki widzom takim jak ty. Przy okazji zasubskrybuj mój kanał, jeśli go lubisz, i zalajkuj ten film. Jeśli ci się podoba, możesz też zostawić komentarz, to też zwiększy zasięg tego filmu. Moje emocjonalne rany zaczęły się zabliźniać, kiedy stało się coś niespodziewanego. Mój brat natrafił na mój kanał przez przypadek. Od razu do mnie napisał. A ja jechałam w... Jechałaś pieszo. A ja jechałam wtedy do domu przyjaciółki, by pracować nad zadaniem szkolnym. Nie widziałam więc wiadomości. To się źle skończy, mówię wam. Ci. Krystian marzył, by zostać YouTuberem, <guch> więc myślał, że założyłam kanał z tego samego powodu. A ja założyłem kanał, bo mnie irytowało jak mówiłem do siebie, gając w gry i się z tego wyleczyłem. Bo teraz zamiast grać w grę, robię filmiki na YouTuba. Był szczęśliwy, kiedy zobaczył, ile mam wyświetleń i subskrybentów. Był ze mnie dumny i od razu poszedł pochwalić się mamie. Bez komentarza. Teraz widzicie, że wewnętrzny wulkan Bożena odziedziczyła po rodzicach. Ale ja nie zdradziłam naszej tożsamości. Opowiadałam sytuację z mojej perspektywy, bez mówienia niczego złego o mamie ani tacie. A co niby robiłaś w pierwszych siedmiu minutach tego filmu? Po prostu opisywałam to, co się stało, a skoro były to moje doświadczenia, to miałam prawo o nich mówić. Dobra, dobra, wiem, tylko żartowałem, tak naprawdę zgadzam się z tym. Odesłali mnie do pokoju, dobrze, że nie na drzewo. Słyszałam ich gwałtowną rozmowę. Nie chciałam jednak wiedzieć, co mówili, więc nie słuchałam. Minęły trzy godziny. Szykowałam się do łóżka, kiedy mama zawołała mnie na dół. Ta kuchnia powinna być zamknięta. Tak czy inaczej rodzice wyrzucili Bożeny z domu. No kto by się spodziewał? Wiedziałam, że są uparci i że nie ma sensu się z nimi kłócić. Mój tata nigdy nie zmienił zdania na żaden temat. No dobra, przewinę już do chępiędu. Od pięciu miesięcy mieszkam z babcią. Film przesłali trzy miesiące temu, więc wychodzi nam, że o ośmiu. Ale ale na angielskim kanale ten film ma sześć miesięcy. Powiedzcie mi jak długo ona mieszka u babci? 8, czy 11 Teraz żałuję, miesięcy. że nie wyrzucili mnie wcześniej, bo czuję się tutaj świetnie. Krystian często u nas nocuje. Mówi, że mama cały czas płacze, bo za mną tęskni. Sama chciała i sobie zasłużyła. Było mi przykro, że musiałam usunąć mój kanał. Nie musiałaś, tylko tak mówisz, żebyśmy nie googlowali Twojego kanału, bo on nie istnieje, bo ta historia nie jest prawdziwa, a to kolejny dowód, który to potwierdza. Ale potem przestało mi zależeć. To, czemu nam to opowiadałaś, nawet jeśli może nie na swoim kanale, to i tak nic nie zmienia. Ponieważ spełnił już swoje zadanie pomógł mi się podzielić tym, co we mnie się działo. Prawda? Dziękuję Wam za wysłuchanie. Subskrybujcie ten kanał, jeśli lubicie historie oparte na faktach. Jakich faktach przecież nawet imię nie było oparte na faktach. Cieszę się, że to koniec ponieważ zmontowanie tego było wyczerpujące, ale teraz czas na plusy, animacja nawet dobra, fabuła nawet nawet, nie natrafiłem na inny taki film na YouTubie, nawet na angielskim, więc kolejnym plusem jest to że nie jest to pięćdziesiąty film o tym samym. A wy co sądzicie o tym filmie zachęcam do dyskusji w komentarzach. Na, na razie. razie. I jeszcze jedno, nie wierzcie we wszystko co jest w internecie.